Marszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, nasz kandydat na prezydenta Robert Biedroń oraz szefowa sztabu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu. Kwestia emerytów, emerytur i tego, co jest z tym związane. A tym, którzy dzisiaj śledzą nas na Facebooku, ewentualnie w telewizji, to powiem, że odwiedziliśmy dzisiaj Ciechanów, tam Robert grał mecz, zbieraliśmy pieniądze dla Weroniki Lange, później pojechaliśmy, Robert wraz z Weroniką otworzył mecz, gdzie druhowie OSP, lokalnych OSP po prostu rozgrywali mecz i zbierali również pieniądze na tą okoliczność. Drogi Robercie, bardzo proszę. Dziękuję. Witam Cię bardzo serdecznie na tej ziemi i przypomnę, że byliśmy w Klicach, w mieście, w którym mieszkał i wychował się prezydent Ignacy Mościcki, czego Tobie również, drogi Robercie, życzę. Dziękuję Ci bardzo. Czy mnie słychać dobrze? Muszę wyjść mikrofon. Tak. Dzień dobry Połtus, dzień dobry Polsko, dzień dobry Państwu. Dziękuję, że Państwo tak licznie się tutaj zgromadziliście. I od razu Państwu powiem, bo wielu z Państwa pewnie nie wie, ale ja się czuję jak w domu w Pułtusku, ponieważ ja tutaj studiowałem. Raz.